policjanci byli bardzo zdziwieni, doświadczeni policjanci, że opis modus operandi, czyli sposób działania sprawcy, był tak nieadekwatny do przestępstwa, którego się dopuszczał, że właśnie uruchomiono jedną z hipotez śledczych o samookaleczeniu, ale równocześnie prowadzony jest wątek napaści i rozboju. W związku z tym ja tutaj jednoznacznie określić nie mogę, do jakiego faktu tam doszło. Natomiast wykaże to postępowanie, które prawomocnie zostanie zamknięte i wówczas będzie można jednoznacznie wydać komunikat, bo no niestety rzecznik nie jest od tego, aby kończyć postępowania. Ja rozumiem, że opinia publiczna jest bardzo ciekawa tego, na jakim etapie znajduje się śledztwo, jakie dokładnie szczegóły zebraliśmy, jakie informacje, ale no niestety obowiązuje mnie tajemnica służbowa, no i Państwo musicie się uzbroić w cierpliwość. Natomiast powiem tak, nie było kolejnego ataku nożownika i to zostawiam jako kropkę.